Subiekt Nexo. Subiekt Nexo Pro. Nowości w wersji 35. W wersji 35 Subiekta Nexo umożliwiono stworzenie dokumentu Zbiorcze Naliczenie Zwrotów. Dokument ten wykorzystywany jest dla celów JPK i pozwala udokumentować zwroty detaliczne z całego miesiąca jednym zbiorczym zapisem. Kreator działa automatycznie i po wybraniu okresu oraz ewentualnie grupowania przedstawia gotowy dokument. W dokumencie prezentowane są zbiorcze wyliczenia, a w zakładce Zwroty poszczególne dokumenty stanowiące podstawę wyliczeń na pierwszej zakładce. Aby dokument pojawił się w pliku JPK, należy wcześniej zmienić parametry deklaracji i JPK. W gotowym pliku widoczny jest on w zakładce Ewidencja sprzedaży. W wersji 35 Subiekta Nexo umożliwiono stworzenie dokumentu Raport okresowy. Dokument ten wykorzystywany jest dla celów JPK i pozwala udokumentować sprzedaż detaliczną z całego miesiąca jednym zbiorczym zapisem na podstawie raportów dobowych. Raport okresowy może powstać na trzy sposoby. Ręcznie. Dane wprowadzane są samodzielnie. Na podstawie raportów dobowych wprowadzonych do programu. Lub automatycznie. Na podstawie odczytu raportów dobowych bezpośrednio z urządzenia fiskalnego. Kreator działa automatycznie i po wybraniu urządzenia, a następnie okresu oraz ewentualnie grupowania przedstawia gotowy dokument. W dokumencie prezentowane są zbiorcze wyliczenia, osobno dla paragonów i osobno dla faktur. W zakładce Raporty widoczne są raporty fiskalne, jakie zostały uwzględnione w naliczonym właśnie raporcie okresowym. Aby dokument pojawił się w pliku JPK, należy wcześniej zmienić parametry deklaracji i JPK. W gotowym pliku widoczny jest on w zakładce Ewidencja sprzedaży. W nowej wersji Subiekta dodano także możliwość oznaczania dokumentów magazynowych jako niepodlegających fakturowaniu. Oprócz oznaczenia w samym dokumencie dla już wystawionych wydań możliwe jest skorzystanie z opcji Zmień status fakturowania. Takie dokumenty nie będą pokazywane w widoku niezafakturowane. Rozbudowano opcję zbiorczego nadawania znaczników JPK dla dokumentów o możliwość usuwania już nadanych oznaczeń. Na mocy nowelizacji ustawy o podatku cukrowym od maja 2021 roku w programie dodano możliwość uwzględniania korekt zwracających asortyment ze względu na możliwe różne interpretacje nowelizacji w programie w dokumentach korekt dodano znacznik zwrot nalicza opłatę menu ustawienia, którego zaznaczenie lub odznaczenie będzie decydowało, czy należy zwrócić opłatę cukrową, czy też nie. W wersji 35 Subiekta Nexo dodano ustawienia precyzji ceny oraz waluty dla każdego typu dokumentu osobno.
dzięki czemu możliwy jest zakup towarów z dużą precyzją ceny przy zachowaniu możliwości zafiskalizowania sprzedaży. Aby zrealizować taką sytuację, wystarczy w wersji 35 w fakturze zakupu ustawić precyzję ceny, a w paragonie precyzję waluty. W słowniku walut należy jeszcze ustawić dla waluty PLN pożądaną precyzję ceny. Dzięki takim ustawieniom zakup odbywać będzie się z zachowaniem dużej precyzji ceny. Natomiast sprzedaż zgodnie z precyzją waluty, w tym przypadku do dwóch miejsc po przecinku. Zafiskalizowanie takiej sprzedaży będzie bezproblemowe. W konfiguracji typy dokumentów dla dokumentów zamówień od klientów umożliwiono uwzględnianie w stanie realizacji wyłącznie dokumentów ze skutkiem magazynowym. W dokumentach korekty kosztu dostawy umożliwiono wykorzystanie własnych sposobów rozpisywania kosztów na dokumencie. Własne funkcje, pluginy, pomogą Ci stworzyć serwisanci oprogramowania Insert lub programiści. Insert Nexo. Najlepsze programy dla firm.